Witajcie. Jeśli myślicie, że Red Moss, czyli czerwony mech to mech, to absolutnie nie macie racji. Kaloglossa, czyli Red Moss, ma tyle wspólnego z mchami, co ja z papieżem, czyli pierścień. To znaczy, ja mam pierścień z papieżem, a on nie ma ze mną. Kaloglossa to najzwyczajniejszy glon, krasnorost, i nie jest jakąś nowością. Odkryty w okolicach 1900 roku, w latach 90. zeszłego stulecia, pojawił się w akwariach. W warunkach naturalnych znaleźć go można w Indiach, Australii, Nowej Zelandii, Indonezji, Tajlandii, Birmie, na Wyspach Salomona, w Gwatemali, Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Poszukiwania w okolicach Radomia nie dały rezultatów. Ekipa naukowców nadal traktowana jest jako zaginiona. Naszego glona w zależności od gatunku można spotkać w morzu, w wodach słonawych, ale również w słodkowodnych jeziorach i strumieniach. Na zdjęciach widzicie jego piękny, czerwony kolor. Ale należy pamiętać, że aby taka kolorystyka wystąpiła, potrzebna jest dość duża ilość światła. Przy niedostatecznej jego ilości kaloglossa wybarwia się na rdzawo-pomarańczowo. W dobrym dla niego świetle jest bordowa. A kiedy włączycie oświetlenie stadionowe, to nasz glon zbrązowieje. Więc po jego kolorze można ocenić, czy należy dołożyć, czy też odjąć światła. Jako glon ozdobny ma kilka zalet. Po pierwsze, kolor, którym będzie świetnie kontrastował z jasnozielonymi roślinami. Po drugie, tonie, więc łatwo go umieścić w przewidywanym przez nas miejscu. No i po trzecie, przypomina wątrobowca, więc połączony z nimi w kompozycji nie odbiega od nich wyglądem. Kaloglossa rośnie średnio szybko, jest dość łatwa w uprawie. Odczyn ani twardość wody nie ma dla niej większego znaczenia. Tak samo jak oświetlenie. Będzie rosła w słabym, silnym i bardzo silnym świetle. Ale tak jak mówiłem wcześniej, będzie na natężenie światła reagowała swoim kolorem. Jak każdy glon, reaguje wzrostem na zwiększoną ilość nawozów i większą ilość światła. Z minusów oczywiście jest pozbycie się go ze zbiornika, kiedy poplącze się z innymi roślinami. Rośnie w temperaturze 20-28 stopni Celsjusza, więc nie ma jakichś specjalnych wymagań. Powinien udać się w każdym akwarium. Kaloglossa przywiązana do kamienia, korzenia czy innego ustrojstwa będzie się chyba czuła najlepiej. Dorasta mniej więcej do 1-2 cm i jak wątrobowce zaczyna od spodu obumierać, bo nie dostaje tam światła. Ale nie wypłynie, bo nie umie pływać. Jest to chyba trzeci znany mi glon, który wykorzystuje się w profesjonalnym wystroju zbiorników. Profesjonalny oznacza tu tylko to, że akwarysta wie, że posadził glon. Inne wystroje, w których są same glony, uważam za amatorskie. To tyle o mchu, który przypomina wątrobowca, a jest glonem. Dobranoc. Podziękowania dla wszystkich, którzy sponsorują zakup nowej kamery na potrzeby kanału Mossarta. Wielkie, wielkie dzięki. Jeśli ktoś chce się dorzucić, to adres zbiórki jest w linku pod filmem.